Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim gościem Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Witam cię serdecznie, Mariusz. Witam ciebie, witam was wszystkich. Dużo się mówi w ostatnich tygodniach o polskiej obronie powietrznej. Wydarzenia z Bydgoszczy, niezidentyfikowany balon z terenu Białorusi, poszukiwania jakiegoś obiektu w rejonie Elbląga. Jak wygląda polska obrona lotnicza? A jeszcze z ciekawostek, że Mariusz Błaszczak ogłosił właśnie, że w najbliższych tygodniach przybędzie do Polski włoski niszczyciel rakietowy, który ma wzmocnić naszą obronę powietrzną. To jak jest? Mamy na razie jakąś obronę powietrzną, czy na razie ją budujemy? Nie no, na tak postawione pytanie powiem, mamy jakąś obronę powietrzną. A tylko, że nie da się ukryć, że pomimo nawet dużej liczby wydanych pieniążków jeszcze nie jesteśmy na etapie, że tak powiem, że te systemy są operacyjne. Oczywiście mam na myśli tą jedną baterię Patriot czy te jednostki ogniowe w ramach małej Narwi. Tutaj potrzeba jednak przynajmniej kilku miesięcy, żeby te najnowsze nabytki, które tak naprawdę będą tym skokiem jakościowym dla naszych przeciwlotników, żeby one zostały wprowadzone operacyjnie, ale wygląda na to, że to pewnie będzie no, nawet w najbliższych tygodniach, bo pierwszą baterię Patriot przejmowaliśmy w końcówce ubiegłego roku, teraz jesteśmy na etapie przejmowania drugiej baterii, więc na dziś można powiedzieć, że tak, żeby trochę tak podbić bębenek, to bym nawet powiedział, że być może jest nasza narodowa obrona powietrzna jest słabsza niż jeszcze była na przykład przed tą wojną. A wynika to po prostu tylko z tego, że te systemy, które są operacyjne w ramach tych prowadzące te dyżury, no to zostały osłabione, bo my część naszych zestawów NEWA-SC, czyli tej podstawy, która stanowi wyposażenie naszych sześciu dywizjonów rakietowych obrony powietrznej. Część, trudno powiedzieć ile, można się tylko domyślać, raczej pojedyncze, została przekazana Ukrainie, więc jesteśmy na takim etapie, że trochę osłabiliśmy ten, no ten stary sprzęt posowiecki, którego i tak nie było dużo. Niech nasi słuchacze, widzowie zerkną sobie na mapę i zorientują się wtedy, że bodajże chyba jeden dywizjon stacjonuje formalnie po wschodniej stronie Wisły, na północ od Warszawy. A na dodatek na dzień dzisiejszy nie mamy na dyżurach tych najnowszych systemów, ale to powinno się zmienić w najbliższych tygodniach. Oczywiście mówiłem o tych zdolnościach krajowych, tak, które trochę też zostały obnażone po tych wydarzeniach z 16 grudnia. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy wzmocnieni zasobami NATO. Tu głównie są raczej zasoby pod względem rozpoznania. Często pojawia się AWACS na polskim niebie. Jest to bardzo no, wartościowy sprzęt, bo mówiąc krótko, ma większe możliwości podpatrywania tego, co się dzieje w dużym zasięgu, circa w promieniu 450 km, patrząc na to z góry, czyli mówiąc krótko, radary z ziemi nie mają takich możliwości. Są też oczywiście samoloty myśliwskie, ale no, trzeba też wspomnieć o tym, że szczególnie te Podkarpacie chronione jest przez amerykańskie baterie Patriot, przez brytyjską jednostkę wyposażoną w pociski CAM, które żeśmy i zakupili i pozyskali dla tej małej Narwi. No i jeszcze całkiem niedawno, przez kilka miesięcy pod Zamościem stacjonowała bateria Bundeswehry z systemami Patriot, więc jeżeli mówię, skupimy się na tych polskich zdolnościach, one są no niestety ciągle bardzo skromne, natomiast no na szczęście przynajmniej w niektórych rejonach kluczowych na przykład dla operacji wspierania Ukrainy, tak jak lotnisko w Rzeszowie, jest ona, no można powiedzieć, no niespotykana jak na skalę naszego kraju. Mariusz, ale jak by to wyglądało? Przecież Podkarpacie to nie jedyna część Polski. Ja zawsze wyznaję zasadę, żebyśmy szli jednak takim myśleniem mądry Polak przed szkodą. Co z północą? No mowa teraz o tym niszczycielu. Jak wygląda polski system obrony powietrznej na północy? No przecież graniczymy tam także z Federacją Rosyjską. Tak, to ten niszczyciel z pewnością to jest bardzo dobra decyzja strony włoskiej. Chodzi o to, że to wielu nawet generałów lotnictwa zwracało na to uwagę, że te drogi potencjalnego ataku, tego powietrzno-lotniczego, rakietowego ze strony Federacji Rosyjskiej, to jest właśnie polskie wybrzeże.
Mamy tam na przykład więcej takich systemów przeciwrakietowych niż na przykład na wschodzie kraju. Mam na myśli oczywiście te zasoby sił powietrznych, bo jest tam też dywizjon w rejonie Gdyni, są jednostka Mrzeżyno, wyposażona, co ciekawe, ciągle w wiekowe, ale jednak budzące zainteresowanie i można powiedzieć taki nawet mały podziw, no bo w systemy Vega, które są no, zdolne przede wszystkim razić takie duże cele na odległościach ponad 200 km. I ten niszczyciel no, bardzo nas wzmocni pod względem takiej budowy świadomości sytuacyjnej, czyli mówiąc krótko, te środki rozpoznania, jakie posiada taka jednostka jak niszczyciel, będą wzbogacać wiedzę całego NATO, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że nasza obrona powietrzna jest częścią systemu. Nie ma innego rodzaju sił zbrojnych, który nie musiałby być na takim poziomie zintegrowany ze strukturami natowskimi, z dowództwami natowskimi, zasobami, no bo oczywiście tutaj rozmawiamy często o pojedynczych minutach na reakcję, więc no to nie są, że tak powiem, działania gdzieś na pasie taktycznym poligonu, jakichś pododdziałów zmechanizowanych, ciężkich, tutaj rozmawiamy o dużej dynamice. Więc ten niszczyciel bardzo nas wesprze w budowie tej świadomości i tej zamknięciu przede wszystkim tej drogi, potencjalnej oczywiście drogi na naszym wybrzeżu, no bo te okręty włoskie dysponują systemami przeciwlotniczymi europejskimi. To są przeważnie wyposażone w rakiety krótkiego i średniego zasięgu Aster 15 i Aster 30. W swoim czasie bardzo poważnie brane pod uwagę w polskich przetargach. Przypomnę takie hasło Tarcza Polski, to było mniej więcej dekadę temu. Wówczas te rakiety i system SAMPTI w wersji tej lądowej był oferowany w naszym programie Wisła. Decyzję oczywiście podjęto inną, ale no podsumowując, bardzo dobra decyzja. Nie tylko gratka dla miłośników okrętów, ale też istotna informacja dla tych, którzy chcą patrzeć w bezpieczeństwo polskiego nieba. Mariusz, wspomniałeś o przeszłości, a porozmawiamy o przyszłości. Modernizacja polskich sił zbrojnych postępuje, mamy zakup broni pancernej, nowe wyrzutnie HIMARS są już w Polsce. Jak wygląda przyszłość polskiego systemu obrony nieba? Kiedy my będziemy mogli mówić o takim pełnoprawnej ochronie naszej przestrzeni powietrznej? No, o realizacji tych planów, które mamy obecnie, czyli mówiąc krótko, te baterie systemu Wisła, czyli Patrioty, ponad 20 baterii systemu Pilica Plus, co ważne, ten plusik oznacza, że otrzymają one na przykład wyrzutnie CAM, czyli pociski krótkiego zasięgu, no i oczywiście ponad 20 baterii systemu NAREW, bardzo zbliżonego do Pilicy, ale trochę no wyposażonego w pociski o większym zasięgu, no i przede wszystkim wpiętego bardziej w ten system zarządzania i obrony ze strony sił powietrznych, tak? Czyli tego elementu, który przede wszystkim odpowiada za bezpieczeństwo terytorium Polski, no bo oczywiście wojska lądowe mają swoje rozwiązania, ale no one są bardziej no, przewidziane do ochrony wojsk, które są takim samym łakomym celem jak, no nie wiem, choćby elektrownie, czy jak tak patrzymy na przykład ukraiński. I no, moim zdaniem no to no, spokojnie możemy mówić o jakiejś perspektywie dekady nawet, no bo weźmy pod uwagę, my dopiero jesteśmy na etapie negocjacji kolejnych 6 baterii systemu Patriot, dopiero są podpisywane pierwsze umowy wykonawcze na Pilice Plus, na NAREW. Mamy dotychczas oczywiście porozumienia, ale one w dużej mierze są porozumieniami jeszcze takimi ogólnymi. Szczególnie mam na myśli tutaj w tym przypadku NAREW. I jak weźmiemy pod uwagę te tempo dostaw, które musi trwać kilka lat, wprowadzenie tego do jednostek, przygotowanie tych ludzi, no to można powiedzieć, no, że w perspektywie tej dekady powinniśmy już dysponować naprawdę bardzo nowoczesnym systemem spinanym przez IBCS, czyli też system dowodzenia nowej generacji,
plusem, czy może taką, żebyśmy takim jakiś pozytyw powiedzieli, no bo perspektywa dekady no to jest bardzo odległa, no jest to, co też widzimy w Ukrainie. No po pierwsze, no te rosnące zdolności Ukraińców, którzy radzą sobie ewidentnie z tymi zdolnościami rakietowymi, lotniczymi Federacji Rosyjskiej, no a po drugie, no osłabienie ogólnie tego potencjału rosyjskiego. I zapewne będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi przypadkami, że jakiś pocisk znowu wleci w polską przestrzeń powietrzną, jakiś balon nawet częściej pojawi się u nas, czy tego typu zdarzenia, ale ten potencjał rosyjski co do całej takiej skali, co do całości zasobów, to też będzie kolejne, nawet jeśli ta wojna by zakończyła się jutro, to też przynajmniej dekada, a może i dłużej, ponieważ no ewidentnie Rosjanie nie tylko stracili sprzęt, nie tylko tracą swoje zasoby pod względem zapasów uzbrojenia, ale też moim zdaniem i stracą mocno z wigoru pod względem wykorzystania czy straszenia swoimi siłami zbrojnymi w operacjach na dużą skalę. Tak? Więc mamy tu połączenie, że my potrzebujemy czasu, ale ewidentnie i ten nasz potencjalny przeciwnik też będzie potrzebował czasu, żeby próbować odtworzyć to, co wytracił w ostatnich kilkunastu miesiącach. Mariusz, muszę się ciebie o to zapytać, czy ty posiadasz jakieś dane, ta wojna na Ukrainie pokazuje, w co uderzają Rosjanie, czy nasze obiekty strategiczne. Mówię chociaż na własnym przykładzie, jako mieszkaniec województwa łódzkiego, na którego terenie jest choćby największa elektrownia konwencjonalna w Polsce. Czy my mamy jakieś takie systemy obrony takich tych kluczowych obiektów dla infrastruktury krytycznej naszego państwa? Czy skupiamy się wyłącznie na takiej obronie teraz wschodniej, powiedzmy, naszej granicy i te systemy chronią bardziej jednostki wojskowe? Co w momencie, gdyby choćby teraz pocisk, nie wiem, mówię teraz tak hipotetycznie, leciał w kierunku choćby Warszawy? Nie, no myślę, że akurat jeśli cokolwiek posiadamy, no to akurat ten kierunek warszawski i duże aglomeracje powinna być jakaś próba obrony tych obiektów, budowy tymi zasobami, którymi dysponujemy, podjęcia takiej aktywności, ale no powiem tak, jeżeli dysponowaliśmy do niedawna 17 zestawami NEWA, każdy ma tam kilka wyrzutni, ale 17 takimi zestawami. I każdy tak naprawdę jest jednokanałowy, czyli te 17 rozrzuconych po całym kraju, od Wybrzeża po Śląsk, po Warszawę, zestawów, może zwalczać każdy z nich jeden cel, no to łatwo sobie wyobraźcie, że trudno zabezpieczyć taką liczbą nasze państwo, nie wspomina, nawet wybrane obszary gospodarki, a na dodatek, jeżeli na przykład uznamy, wysyłamy 4 takie zestawy do ochrony największej elektrowni, tak? No to one mają, to są jednokanałowe zestawy, tak? Więc siłą rzeczy atak większą liczbą pocisków niż na przykład 4 powoduje to, co trochę widzieliśmy w Kijowie, że Rosjanie będą próbowali zatkać ten nasz system obrony powietrznej tego obiektu, czyli mówiąc krótko, wysłać więcej trochę rakiet, niż ten system będzie w stanie przepracować. No i tym samym w sposób taki trochę no przemyślany, tak to trzeba powiedzieć, sprytny, będą gotowi przełamać. Trzeba zauważyć to, że Ukraińcy na wstępie, wchodząc w te działania, dysponowali systemami o generację lepszymi niż to, co my posiadamy. Tam podstawą były systemy średniego zasięgu S-300, tam były Buki, tam oczywiście była też i OSA, ale szczególnie te dwa pierwsze, które wymienię, S-300 i Buk, i w dużo większej liczbie niż my to posiadamy, jeżeli dorzucimy do tego, że to jest jedna generacja do przodu niż nasze NEWY, no to jasno pokazuje, że no my mamy problem i dobrze, że mamy czas, żeby próbować załatać ten problem. Mariusz, na koniec ostatnie pytanie dotyczące jeszcze wydarzeń grudniowych. Czy ty już masz jakieś informacje ogólne, co zawiodło, co polskie wojsko wyniosło z całej tej sytuacji, czy coś się zmieniło po wydarzeniach grudniowych? Procedury czy
Znaczy, pomijając takie kwestie stricte polityczne, bo to jest duży ładunek związany z tym później, kto kogo informował, no to jeżeli skupimy się tylko na samych wydarzeniach z 16 grudnia, myślę, że podstawowa świadomość powinna być taka, że zasoby nasze krajowe nie wystarczą do zabezpieczenia całej przestrzeni powietrznej. Pociski manewrujące mają to do siebie, że latają przeważnie nisko. Wojsko Polskie nie posiada na przykład latających radarów, nie posiada AWACS-ów. Nad tym warto się zastanowić. To ewidentnie jest środek, który pozwala przebudować taką świadomość w sposób efektywny. Więc to jest ta jedna sprawa. Nasze zasoby po prostu nie pozwalają, żebyśmy tak gęsto ustawili te radary, żeby były w stanie wychwycić te obiekty lecące bardzo nisko. Ja tylko tak powiem, na bazie tego, co się zorientowałem, to pocisk H-55, jego wysokość operacyjna, lotu operacyjnego, to jest od 40 do 110 metrów. Taka typowa. I ten pocisk oczywiście posiada radiowysokościomierz, ma wgrywaną mapę terenu i działa na zasadzie porównywania tego, co ma pod sobą, z tym, co, gdzie powinien być. Więc tam nawet ten pocisk jest w stanie zrobić korektę swojego kursu, niezależnie od tego, czy zostało to wprowadzone przy jego starcie. Więc to z pewnością jest jeden element. Drugi element, warto zwrócić uwagę na kwestie formalno-prawne, ponieważ no, Wojsko Polskie ma, że tak powiem, funkcjonuje dotychczas w ramach przepisów w dwóch światach, w świecie pokoju i w świecie wojny. Natomiast to, co my mamy teraz do czynienia, oczywiście nie jesteśmy na wojnie, no ale latają nad Polskę pociski manewrujące. No to o tym myślę, że nawet najwięksi myśliciele wśród ustawodawców nie myśleli, nie brali pod uwagę kilkanaście lat temu. Więc nie ma na chwilę, są przepisy pozwalające zwalczać różne obiekty, na przykład porwane, samolot pasażerski porwany przez terrorystów, tego typu. Natomiast no, jest tutaj dużo ograniczeń, więc ja bym no, na tym może się skupił, co wymieniłem. Mariusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesuje Państwa to, jak zmienia się polski system obrony powietrznej, odsyłamy do miesięcznika Nowa Technika Wojskowa i na media społecznościowe Mariusza Cielmy. Zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału. Jeszcze raz Ci, Mariusz, bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Polecam się.